mamy od bezkręgowców, czyli wije, pająki, ptaszniki, ślimaki afrykańskie, poprzez różne gatunki żab amerykańskich. Są też skolopendry, no i później kręgowce, jaszczurki, gekony wszelakie, legwany, no i węże. Co urzekło? No to już trochę lat, bo 17 lat hoduję, więc na pewno za samym początku hodowli chodzi o to, że pająki są przerażające, jednocześnie podnoszą adrenalinę i coś jest innego. To nie chomik, tylko wywołuje jakieś inne reakcje niż taki właśnie pluszek. Więc podejrzewam, że egzotyka, szeroko pojęta. U mnie można na stoisku kupić pająki i ptaszniki. Mamy w ofercie około 70 gatunków, w hodowli mamy 240 gatunków. To nie jest jakiś duży obowiązek tak naprawdę, bo wystarczy tak naprawdę raz w tygodniu nakarmić, żeby miał po prostu świeżą wodę, po prostu wymiamy jakoś dwa razy w tygodniu. No i po prostu sprzątamy odchody jakiekolwiek, no i to jest tak naprawdę cała opieka.